Mamy tutaj trzy wejścia USB. Warunki są fatalne po prostu. A znajdujemy się w Parku Narodowym. No i niestety część tych lasów zostanie wycięta. Ekipa powoli się budzi do życia, widzę. Gotowi do powtórki. Że Paweł chciał tędy iść, że on ma skrót. Możemy tutaj biegać. Tak, tak, no miejsce jest, tak naprawdę jest 5 metrów. Halo, cześć, witamy Was serdecznie w naszym nowym vlogu. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. A Wy jesteście na kanale Terasfera. Jesień w Anglii pełną parą, ale pogoda nas bardzo zaskakuje, bo cały czas jest dosyć słonecznie. Nie pada jeszcze tak za bardzo deszcz, więc cieszymy się i łapiemy jeszcze ostatnie promyki słońca. No ale przygotowujemy się już na ten gorszy czas, gdzie mogą wystąpić problemy z prądem. Do przetestowania dostaliśmy urządzenie, które może właśnie zapobiec tym brakom prądu. Jest to takie dodatkowe źródło energii. Zaraz Wam wszystko pokażemy. Urządzenie to generator prądu, bank energii z możliwością ładowania z paneli słonecznych. Przyszło to bardzo fajnie zapakowane, zabezpieczone. Jest instrukcja obsługi, z którą zaraz się zapoznam. No i zobaczymy, jak to działa. Generator ten został wyprodukowany przez firmę jQuery. Jest to model Explorer 500, czyli możemy do niego podłączyć urządzenia o maksymalnej mocy 500 W. Firma ta w ofercie ma również urządzenia o mocy 240 W, jak również 1000 W. No my mamy do testów 500 W generator, także będziemy go testowali i zobaczymy, jak ono się tam sprawdza. No jak widzicie, generator ten ma opcję podłączenia przewodu ze zwykłą wejściówką do gniazdka zapalniczki samochodowej. Mamy tutaj trzy wejścia USB, 5V, 2,4 A, jak również mamy gniazdko na 220. I warto podkreślić, że jest to czysty sinus, także możemy podłączać do tego właśnie takie urządzenia jak laptop, które są bardzo wrażliwe na czyste napięcie po prostu wychodzące z tego urządzenia. Oczywiście my mamy tutaj gniazdko z wtyczką pasującą do wtyczek angielskich. Oczywiście w Polsce możemy zakupić to urządzenie z normalnym gniazdkiem na 220 V, jakich używamy w Polsce. Fajną opcją jeszcze tutaj jest latarka. Świeci, świeci. Jeżeli przytrzymamy to przez 3 sekundy, jest tutaj zaprogramowane automatyczne wysyłanie sygnału SOS. Także mam nadzieję, że go nigdy nie będziemy musieli użyć. Może gdzieś ugrzęźniemy na pustyniach w Maroku, to będziemy musieli wysłać taki sygnał SOS. Fajną opcją w tym generatorze są na przykład takie funkcje jak w komplecie dostajemy ładowarkę do gniazdka 220 V. Baterię, która jest w środku, możemy ładować również dzięki naszemu gniazdku w samochodzie, czyli na 12 V. Też jest w komplecie. W urządzeniu tym znajduje się bateria 24 amperogodziny. Nie jest to duża bateria, aczkolwiek w sytuacjach awaryjnych, jak całkowicie nie mamy prądu i potrzebujemy naładować laptopa kilka razy, drona, baterię do aparatu fotograficznego, telefon, w zupełności wystarczy. Dla nas najfajniejszą opcją w tym generatorze jest fakt, że możemy go podłączyć pod panele słoneczne. Producent mówi, że ładowanie do pełna całej baterii zajmuje około 14 godzin, między 11 a 14 godzin w zależności od pogody. No, oczywiście najszybciej ładuje się z gniazdka 220, jest to około 7 godzin, także przed wyjazdem mi się wydaje, że warto naładować to normalnie z gniazdka na 100%, a potem się wspomagać właśnie czystą, odnawialną energią słoneczną. To ja teraz podłączę ten panel i zobaczymy, jak on ładuje. Ale zanim to zrobię, muszę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Jest tutaj razem z tymi panelami taka z tyłu kieszonka. Tutaj są przewody do ładowania, do podłączenia właśnie do generatora, ale są tutaj również dwa wejścia USB. Także możemy również korzystać tylko i wyłącznie z samych paneli słonecznych do ładowania jakichś drobnych urządzeń. No i panele podłączone, jak widzicie. 52 W na razie generują 100-watowe panele i nam się to wszystko teraz ładuje. Bardzo ważną rzecz, o której należy pamiętać, to to, że jak się rozstawia panele, to one nie mogą być w żadnym miejscu zacienione. Pada wydajność ładowania tego generatora. No, i to by było na tyle. Będziemy testować w najbliższej przyszłości.
to urządzenie. Zobaczymy, jak się zachowuje podczas ładowania laptopów, ale już widzę w tym pewien potencjał, o którym powiem Wam w następnym odcinku, już na testach. No co, zobaczymy. No ja się tam na prądzie za bardzo nie znam, ale myślę, że dobrze jest mieć coś takiego w zanadrzu, w razie na przykład awarii, no bo nawet jeżeli nasza instalacja elektryczna jest bardzo wydajna i prądu nam raczej wystarcza, to zawsze się może coś zdarzyć. Dokładnie, więc wtedy w takiej sytuacji dobrze mieć jakieś takie dodatkowe źródło prądu. No i też fajną opcją jest to, że można sobie gdzieś to zabrać w naturę na przykład i sobie tam popracować, wziąć laptopy, czy czasami jeżeli idziemy coś filmować, robić zdjęcia, no to można też sobie gdzieś to wziąć ze sobą. Jeżeli nie trzeba rozwijać tych wszystkich przedłużaczy, rozciągać, tylko sobie to bierzemy, stawiamy koło leżaczka, stoliczka. Tak, tak. Często mieliśmy taką sytuację, że siedzieliśmy sobie właśnie gdzieś w cieniu przed vanem i po prostu sobie pracowaliśmy, a nasze urządzenie się rozładowało, czy to laptop, czy telefon, czy... I trzeba było wtedy po prostu pójść, podłączyć, no bo w vanie nie za bardzo dało się wysiedzieć, bo było gorąco, więc trzeba było po prostu czekać, aż urządzenie się naładuje. Więc no cóż, za kilka dni jedziemy do Peak District. Tam słońca pewnie nie będzie aż tak dużo, więc będziemy testować i zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat. Myślę, że wielu osobom może się też to przydać na jakieś dzikie kempingi. Dokładnie, no właśnie ja tak myślę, że to ma ten potencjał właśnie. Kempingi bez elektryczności, wypady weekendowe, do 4 dni mi się wydaje, że to się będzie spokojnie sprawdzać, nawet przy brzydkiej pogodzie. Do ładowania kamer, dronów, telefonów, także. Tak, nie każdy ma takiego w pełni zbudowanego kampera, więc czasami są to samochody osobowe przerobione na takie mini kampery, gdzie no nie ma tej instalacji elektrycznej, więc no to jest fajne wyjście. Nie jest bardzo tanie, ale bardzo interesujący pomysł. To nasze urządzenie się ładuje, my też ładujemy energię, a z Wami widzimy się za chwilę w Peak District. No już jak Wam mówiliśmy, jedziemy do Peak District, Parku Narodowego w Anglii. Tak, już się zbieramy, wszystko tutaj pozabezpieczane, no i lecimy. Tym bardziej nie mogliśmy się doczekać do tego wyjazdu, bo spotkamy się z ludźmi, z którymi spędziliśmy cudowne chwile na Van Life'owym festiwalu. Filmik pojawi się tutaj albo tutaj, nigdy nie wiem, ale dobra, mniejsza z tym. No i mieliśmy też się z nimi spotkać ostatnio, ale no, że mieliśmy zepsute te hamulce w vanie, no to wtedy nie pojechaliśmy, więc organizowaliśmy jeszcze raz no, taki zlocik. Dokładnie, więc... ale już Wam wszystko powiemy na miejscu, dowiecie się różnych fajnych rzeczy, zapoznacie nowych ludzi razem z nami w sumie, bo ma być około ponad 10 kamperów, także słuchajcie, będzie niezła impreza. Na dziko. Na dziko, lecimy. Lecimy. Gotowa? Gotowa. Pozabezpieczana? Tak. Browarek w lodówce? Do mężusia się chłodzi? No to perfekt, to lecimy. Jedziemy. Nie wiem, czy mnie będzie widać w ogóle, ale już nam się podróż wydłużyła o godzinę. No warunki są fatalne po prostu. Leje cały czas już od 2 godzin. Sobie tutaj wczoraj staliśmy całą nockę. Dzisiaj prawdopodobnie spędzimy tak dzień. Okolica jest bardzo malownicza, piękna. Wszyscy jeszcze śpią, a ja idę się udać na spacerek, zobaczyć co tutaj jest naokoło i zaraz Wam powiem, gdzie dokładnie jesteśmy. A znajdujemy się w Parku Narodowym Peak District, a dokładnie w okolicach Irwood. W ogóle ta dolina tutaj za mną nazywa się Goyt Valley. Nazwa się wzięła od nazwy rzeki, która płynie dołem. Spotkałem przed chwilą pracownika tego parku, no i dowiedziałem się smutnej informacji, że lasy w części, które tutaj są, niestety nawiedziła choroba.
No i niestety część tych lasów zostanie wycięta, żeby chronić resztę. No i wczoraj już zauważyliśmy, że ma to miejsce, ponieważ droga dojazdowa tutaj była zamknięta. Musieliśmy jechać objazdem, także no smutna historia. To samo dzieje się w Walii. No i pytałem się, jaka jest tego przyczyna. No powiedział, że prawdopodobnie no, klimat się zmienia i przyniósł tutaj jakąś choróbską. No ale walczą z tym, walczą. Mam nadzieję, że chociaż tę resztę tych lasów tutaj na tych górkach się zachowa. O, widzę, że Monia już tutaj coś przygotowywuje. Co tam, Monia, robisz? Co ma? Zbieram wodę. Musisz robić kawusie? Będę robić kawusie. Dobra, to ja idę ci pomogę przy śniadaniu. Nie. Monika, zapachów zrobiłaś tutaj na całe obozowisko. No, trzeba cię posilić po tej w sumie spokojnej nocy. Tak. Bardzo fajnie się tu spało. Ale krótko, bo poszliśmy spać bardzo późno. Co tam robisz? Jajecznicę? Jajecznicę i w piekarniku bekon się piecze. Teraz będziemy jedli. Gdzie masz tego bekona? Pokaż. Już jest gotowy. Tam. Jak tam, Dawid? Wyspany? Ekipa powoli się budzi do życia, widzę. Gotowi do no już, bo głodny jestem jak nie wiem. Monia, jakie ty pyszności zrobiłaś. Wyśmienite. Gwarno się robi, nie? Fajnie. I co najważniejsze, mamy super pogodę, świeci słonko od samego rana, niby wczoraj cały dzień lało. No dzisiaj pogoda mnie zaskoczyła, muszę powiedzieć. Tak, pójdziemy zaraz gdzieś na jakiś szlak, pochodzimy. Dokładnie. Porządne śniadanie, żeby nam starczyło na cały dzień. Lecimy. I lecimy. Idziemy do ruin posiadłości rodziny Grekszów, czy jakoś tak się nazywali. Kiedyś tu mieszkali. Generalnie cała tutaj ta ziemia kiedyś do nich należała. Idziemy Gęsiego. Tak, już my właśnie obarczają winą, że źle poszliśmy. Że Paweł chciał tędy iść, że on ma skrót. No. To gdzie teraz ekipa? Co byliśmy? Przepaść. Tak, no to idziemy zobaczyć, czy tam jest przepaść. Uważaj na pieski. No i jak tam? Znaleźliśmy to miejsce? Dawid? A ty, Monika, gdzie widzisz potencjał? Ja, mi już się zrobiło gorąco. No, no dobrze. Myślałam, że będzie wiało, a tu jest po prostu... Nie, no jest super na razie. A propos jeszcze tych ruin, to tam niedaleko od tego domu ta rodzina sobie zrobiła swój własny cmentarz i praktycznie wszyscy członkowie tej rodziny są tam pochowani. Zawsze chciałem mieć coś takiego. Swój prywatny cmentarz? Tak, takie amerykańskie firmy mi się podobały. Zawsze gdzieś na prerii był dom, a z tyłu był rodzinny cmentarz. No, zobaczymy, czy to będzie taki amerykański dom. Ruiny. Olimpia, jak tam ci idzie? Dobrze. To ciężko? Ciepło, ciepło, no. A pieseły, jak to moje pieseły idą? Dobrze? Dajesz radę? Super, Kasia? Super jest. W ogóle tam za mną idzie jeszcze Zawisza ze swoją żoną Dorotą. No i nie omieszkam się wprosić się do ich vana. Także pokażę wam, jak wygląda, bo ma całkowicie inne ułożenie niż większość vanów na rynku. Ale to później. Co tam macie? Jak to jagody? Jacek to jest po prostu normalnie nic, tylko z nim do lasu chodzić. Grzybów już dzisiaj nazbierał całą po prostu reklamówkę, a teraz jeszcze jagody znalazł. Aha, okej. Okay. Uzupełniamy się. Dziewczyny, jesteście pewne, że to są jagody? Tak. Tak? To się okaże jutro albo jeszcze może dziś. Maciek, jak ci się idzie? To jest ciepło, na mimo wszystko. W nocy było też ciepło.
O jest kurde mega. Ja tak jest teraz mocno. Siema! Dochodzicie. Gdzie wy dochodzicie? Nie pytaj. Okej, okay. Prawie do celu, tak? Prawie. Dawid. Jacek. Mikołaj. Jak wam się idzie, chłopaki? Ciężko. No. Trzeba się rozebrać. No. Mówiłem, żeby wczoraj wcześniej właśnie spać, bo wy nie. Tu idzie właśnie Dorota i Zawisza i właśnie o nich wam mówiłem. Hejka. Właśnie do nich się wproszę, do wana, bo macie mega wana. Tu zajadasz? Tak, nie wzięłam wody. No i? No i się tak ogrywa. Czyli jesteś pewna, że to są te jagody? Nie, nie jestem pewna. Okej. Okay. Ale smakują jak jagody, więc... A ładnie tu, nie? Pięknie, no. Muszę wam zdradzić jedną tajemnicę. No Jacek teraz się dowie, ale reszta ekipy będzie oglądała to na filmie. Mam nadzieję, że zobaczył, co tam teraz Fera zmontowała. Ale z Dawidem pomyliliśmy drogi. Także powinniśmy iść krótszym szlakiem, a poszliśmy na górę, naokoło. Myślisz, że się nikt nie kapnął? Nie myślę, że się nikt nie kapnął. Już trochę zaczynają tutaj się pojawiać pewne komentarze. Coś na pewno pokiełbasiliśmy, ale na razie jest wszystko. Także sorki, ale chciałyście dziewczyny mieć dużo kroków na Fitbitach, no to macie. Pewnie to mają. Tak. A nie wprowadzamy ich w błędu. Nie. Budujecie sprinterka? Pewnie. No. Chciałem do nich wejść, żeby wam pokazać, ale powiedzieli, że nie, absolutnie. Jak skończę, to dopiero wejdę. Także no poczekamy. Pani Mieszka biedna, co tam ci się stało? Schorowałaś się trochę, przeziębiłaś. Mówić nie mogę. Nic wam nie powiem. Następnym razem nie będziemy już jej męczyć teraz. Tak. Tym razem będzie skończony projekt i głos wróci. Może. Tak jest. Jak wam się w ogóle jeździ po Anglii? Po Anglii dobrze. Kierownicą z lewej strony. No właśnie, bo wy macie kierownicę z drugiej strony, ale nie przeszkadza to wam, nie? Nie. To tak nie. Jak się do Polski jedzie angielskim autem, też się idzie przyzwyczaić, nie? Właśnie, też tak myślę. Ale ogólnie fajne są tu miejscówki, ja tak uważam. Potwierdzicie to? Oczywiście. Super Ancko. Dobra, lecę dalej. Ma to do siebie, że ma fajne miejscówki, no. Blisko, no. Wszędzie. Coś ciekawego zawsze można znaleźć. Dokładnie, przejść się, spotkać. Czasami trochę jest ciężko z miejscówkami na dziko, ale generalnie zawsze coś się tam wyhaczy, że tak powiem, nie? Tak. Kultura kamperowa żyje tutaj. Słucham? Kultura kamperowa tutaj żyje. Oj tak, dużo. Nawet na tym miejscu, co teraz jesteśmy, jest oprócz nas chyba ze 4 jeszcze kampery stoją, tak, nie? Tak. Dobra, lecę dalej. Hej, hej. Jest tu ze mną współwinowajca całego zajścia, czyli, że tak powiem, pomyłki. Pomyłki, w szlaku. No. Jakie widzi. Pomyłki to była? Nie, to dla dziewczyn zrobiliśmy, to nie była pomyłka, to było wszystko zaplanowane, ale już znaleźliśmy się chyba drogę. Fachowo zgubiliśmy. Tak, dziewczyny chciały mieć 25 tysięcy kroków, to mają. Z nadwyżką. Dobra, mamy tutaj jakiś trakt, słuchajcie, i chyba te ruiny gdzieś już tu są niedaleko, tak? Dawid? Tak. Tam. Tam? Okej. Okay. Paweł mówi, że to tędy. Dobra, teraz ja prowadzę. Jest tu jakiś szlak. Wydaje mi się, że on nas doprowadzi do celu. Droga okazała się spoko. Idziemy na cmentarz rodziny, która właśnie mieszkała tutaj w okolicach. Mieli tutaj piękną willę, które właśnie ruiny tej willi zobaczymy później. Ciekawe, ile z tego zostało. Teraz zobaczmy ten cmentarz. Jest fajnie usytuowany, bo tu mijaliśmy właśnie parę Anglików. Powiedzieli, że warto wejść, także idziemy. No i dotarliśmy do celu. Dotarliśmy do celu. Właśnie tutaj spoczywa rodzina Grinshaw. No fajne miejsce na odpoczynek, szczerze mówiąc. No pięknie jest. Widok jest niesamowity tutaj naokoło. Ale to mi się właśnie podoba, jak już wam mówiłem. Ten cmentarz blisko domu. Mhm, na wzgórzu. Także my sobie też odpoczniemy trochę. Dokładnie. Dawid znowu znalazł fajną ścieżkę.
Uważajcie, bo to jest gałąź. Nie, bo my idziemy inną drogą. Trzymasz? Nie mam. Okej. Okay. Idziemy. No i doszliśmy. Grimshaw Hall. Weszliśmy, weszłam oknem. Nie trafiłam do drzwi frontowych. Ale powiem ci, że mega miejscowa na domnie. No, super. No, a właśnie, a tam na górze byliśmy na cmentarzu. Także też nie jest daleko. Fajny ogród. Hejka! Jak ci się szło? Fajnie. Fajnie? Nie miałaś ciężko z piesełkiem iść? Nie. Nie, ciągnął cię, prawda? Cześć, Olimpia. Ten wasz pies to dzielny jest. Podobno na Snowdonie był, na piechotę w kurce w deszczu. No. Ale jesteś odważny, no. No i będąc tam właśnie w tym budynku, w tym domu rodziny Grimshaw, w ruinach, tak, spotkaliśmy bardzo miłą parę Anglików i okazało się, że dawno temu, jak robili ten zbiornik wodny, czyli to jezioro, które takie ładne jest koło naszego parkingu, było ono sztucznie stworzone po to, żeby zaoszczędzić wodę dla miasta Manchester, no bo jest tutaj niedaleko to miasto, ale niestety, żeby stworzyć to jezioro, musieli zatopić wioskę. Tak, i podobno ta wioska cały czas jest tam pod wodą i w momencie, kiedy trochę spada poziom wody, to widać dachy domów. Tu jeździmy na rowerach z Dawidem. Siema, Dawid. I odnaleźliśmy pozostałości wsi, tak jak wam mówiliśmy, w tym zbiorniku, otóż tutaj w tym, zatopiona jest wiocha. Herbatkę? No tak, poproszę. A to co, to jest nocnik? Kujeczka. Jaki wypas, jaki widok, ty! Petarda, o. Maszynka znaczy się. No ale kurde, tu mamy skarby. Ty dole, ty. No, lecimy, nie? No. Ale tu fajnie, petarda. Ja to metalowe jest. Nie wiem, co to jest. Metalowe. Emalionowane. Amelinium. Piąteczka. Fajny szlak. Ale piąteczka, nie trafiłam. Nasze wany są? Są. O, widzę, tutaj już niektórzy sobie chillują na krzesłach. No i tak jak wam mówiłem, idę właśnie do Zawiszy i Doroty, do ich wana. Hej. Zobaczymy, co oni tam mają ciekawego w środku. Oprowadzaj, Zawisza. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja może przejdę do końca, tak, żeby tak wam pokazać, spokojnie, jak to jest. Ja się cofnę. Oh my god. Pierwszy raz widzę, Zawisza, takie rozwiązanie. Opowiadaj, co tutaj masz. Tu macie, widzę, kącik kuchenny. Tak, tak, zrobiliśmy to z tego względu, że zależało nam takiej przestrzeni livingowej, żeby nie było tak jak standardowo w vanach, że z tyłu jest łóżko, w tym miejscu zamontowana jest łazienka. Tutaj oczywiście po lewej stronie jest kuchenka z umywalką, ale wtedy ta strefa mieszkaniowa jest mała. Tak, a tu nam macie narożnik. Tak, tak, wysuwany normalnie do przodu, on jest szerszy niż to jest tutaj na miejscu. Mhm. Jest jeszcze szerzej, po prostu zrobiony jest w ten sposób, żeby było też swobodnie do przejścia. No i tutaj macie te siedzenia ogóle z przodu. Od jakiego to są auta? To jest Range Rover Sport. Wow, tak, kozak, normalnie podgrzewane, full elektryczne. Telewizorek. Telewizorek opuszczany, tak. Mega tak, normalnie. Tak. No i właśnie tak jak mówię, zależało nam na tym, że jak są brzydkie pochmurne dni, że mamy właśnie tą przestrzeń, że nie ma tej klaustrofobii, to jest raz, a dwa. Mhm. Możemy też zaprosić właśnie znajomych, których poznamy, że jest, można sobie z 7 osób swobodnie usiąść. No, nie ma się żadnego problemu. Na zdjęciach właśnie, tak, tak, tak. No, no to masakra. Także fajnie pod tym względem jest. No i mówię, jest ta przestrzeń, że nawet jak się z żoną mijamy, to też nie ma tu żadnego problemu, żeby nie ma zgrzytów. Nie ma zgrzytów, tak, 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 tak. Dobra, to właśnie jest. Tam macie na końcu macie łazienkę. Łazieneczkę, tak? Tak. Już zapalę światło. Ona jeszcze nie jest w pełni wykończona, bo jeszcze czekamy na taki specjalny plastik, ten Perspex. Mhm. Na sufit, żeby było tak, 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 żeby założyć. Na razie chwilowo no jest tak, mega, jak jest. Jaka duża. To zarazem łazienka, jeszcze będą zamontowane takie wysuwane relingi, że można to też użyć jako suszarnie, bo na dole mamy też wentylację poprowadzoną. Mamy 4 outlety, że normalnie będzie super dmuchało. Jak mówię, jak to człowiek z deszczu wyjdzie, to będzie można było ciuchy przesuszyć, nie? Super, i tam macie toaletę kasetową, którą się wyciąga. Tak, tak, z tyłu, tak, od strefy bagażowej można normalnie sobie wyciągnąć, nie? Tu mamy pełnowymiarową też lodóweczkę z zamrażalnikiem. O, elegancko. I na dole szafeczki.
Tak, tak. Tutaj akurat mamy zbiornik. Zbiornik mamy wodny, 84 litry, z prawie 8-litrowej ścianki, że nawet zimą nie zamarznie woda, można śmiało korzystać. Tu mamy powerbanka 280 amperogodzin. Tutaj akurat żonka moja wspaniała psa jedzonko wstawiła. Tutaj tak, mamy... Tu macie całą tak, bazę. Tak, tak, tak. Tu mamy i jeszcze tu w tym miejscu, tak. Tu mamy te systemy kontrolne, które są montowane na jachtach. One kontrolują całą właśnie wodę, niewodę, zbiornik gazu, wszystkiego. Przetwornica Renogy, bardzo polecam, też bardzo dobry sprzęt cały jest do kontrolowania. Jest fajnie, bo jest pełen inteligentny, podłączamy pod akumulator. Sam się przełącza w momencie, gdzie dostaje napięcie większe, także nie ma z tym żadnego problemu. Super, no kurczę, zobaczcie, w tym miejscu jest zrobione to. Na tej ściance. Zazwyczaj albo jest w bagażniku pod łóżkiem, no ale jak wy nie macie tam łóżka, to zdecydowałeś zrobić to tak, tutaj. Tak, tak. Chciałem też, żeby nadal była taka wysepka. Na tej wysepce, jak sobie otworzymy, tam są, mamy też miejsca na buty, także pod tym względem jest... No tu wiadomo, śmietniczek, szuflady, tak jak wszędzie, normalnie w każdym wanie. Tutaj mamy też taką dosyć dużą szafkę, w której mamy zamontowany taki bardzo... To mogę pokazać, jeżeli sięgniesz tu niżej, mamy system... oczyszczania, tak, z odwróconą, jakbyś mógł sobie wejść, z odwróconą osmozą, o tam widać, jest 7 filtrów, także naprawdę wodę możemy ciągnąć bezpośrednio ze zbiornika i jest naprawdę w pełni czysta i bardzo, jest bardzo czysta, równie dobrze można z kałuży tą wodę nabrać i będzie nadal zdatna do picia, tak. Fajnie, fajnie macie. Tak, tak. Drzwiczki? Drzwiczki są ikeowskie, normalnie z Ikei, bo chcieliśmy robić samemu. Po prostu przecinałeś się, tylko oklejałeś, tak? Nie, nie, to są oryginalne drzwiczki, tak jak z mem. Tak, 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 to są normalnie standardowe drzwiczki. No wiadomo, są jeszcze jakieś detale tam do podociągania, bo to wiadomo, jak to jest projekt, to wiadomo, że coś zawsze wychodzi w międzyczasie. No ale tak można powiedzieć, że na 90% jest wszystko tak jak chcę, skończone. No mi się podoba, słuchajcie, a wam? Szczególnie ta przestrzeń tutaj. Zobaczcie, idę teraz do kabiny. O, siadam sobie. Jest. Miejsca od ostatnie. Możemy tutaj biegać. Tak, tak, no miejsca jest, tak naprawdę jest 5 metrów, tak jakby liczyć miejsca siedzącego na swobodnie tutaj. Dobra. Także, dlatego skylajcik. Super, dzięki Zawisza, że nam pokazałeś. Spoko. Super auto. Pozdrawiam. Naprawdę, pod wrażeniem jestem, mega robota. Daj. Yo. Trzymajcie się, hej. Witamy was w kolejnym dniu. My już powoli musimy zwijać obozowisko. Pogoda nie dopisuje. No, strasznie zaczęło lać w nocy i po prostu cały czas leje i tak ma być cały dzień, więc... Dokładnie, ale spędziliśmy wczoraj cudowny wieczór, także już nieważne, że pada, bo wczoraj było po prostu... Wczoraj nas oszczędziło. Tak, wczoraj było cudownie. A dobra, to co, muszę zwijać tarpa, pada deszcz, ubrać ciuszki przeciwdeszczowe i będę tu skakał po vanach. Zabieram się do robotki. Słuchajcie, niestety dzisiaj pogoda nam nie dopisała, cały czas leje, pada, także zbieramy się, bo tutaj z tej całej ekipy mamy najdalej do domu. Tak, no pogoda nas przepędziła, no i najbliższy tydzień ma tak lać, także no... Ciężko będzie w pracy. Ciężki okres idzie. Ale baterie naładowane, nie ma co. Jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej o takich zlotach, bo na pewno w przyszłości będą jeszcze nieraz organizowane, to zapraszamy na grupę na Facebooku Polski Van Life w UK. Tak, założona ona została przez Martynę, Krzyśka, współpracują z nimi Dawid i Marysia, także tam się dowiecie wszystkiego, co się będzie działo w przyszłości. No, mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś jeszcze w UK. A my już będziemy kończyć tego vloga. Ciężka droga przed nami w strugach deszczu, także się zbieramy. Dzięki, że byliście z nami. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie komentarz, jakiegoś lajka i widzimy się za tydzień. Ruszamy. Hej! Hej! Tada!